Witajcie drodzy widzowie, 4 grudnia, piątek, dla niektórych weekendu początek, dla nas jest to początek naszego pierwszoligowego magazynu o dźwięcznej nazwie Bez Speedway Pierwsza Liga. W dzisiejszym odcinku mam zaszczyt porozmawiać z najlepszym żużlowym duetem komentatorskim, czyli z panem Tomkiem Dryłą, NC+. Witam cię Tomku. Dobry wieczór. Oraz z Mirkiem Obłońskim, komentatorem NC+, oraz zawodnikiem Startu Gniezno. Witaj Mirko. Cześć, witam wszystkich. Jak nastrój przed dzisiejszym live'em? Ja nie ukrywam, że strasznie się stresuję, bo jest to mój debiut. Mam nadzieję, że jak się wykoleję, to drodzy widzowie, nie będziecie się śmiać. Chciałem zapytać was o to... Zapytaj Mirka, jak się łączył. Mirku, właśnie, jak się połączyłeś z nami dzisiaj? Ja w ogóle przepraszam od razu za to opóźnienie. Ja przepraszam za to opóźnienie, to wynikło z moich problemów technicznych. Które się chyba znowu pojawiły, bo Mirka właśnie ucięło. Widzisz Tomku, twoja klątwa przeszła chyba na Mirka. Moja klątwa, dokładnie. A pamiętasz, że jak rozmawialiśmy tam miesiąc temu czy półtora, to też wywalało. Tak, też wywalało. W siedzibie radia jeszcze, gdzie powiedzieliście, że to się nigdy nie stało wcześniej. Tak. I to wtedy miał problem Marcin, czyli tutaj jakaś ta klątwa nam się przerzuca na inne osoby. Nie ma problemu, ja jestem przyzwyczajony. O, tutaj nam coś Mirka mieli. Mirku, słyszymy się, widzimy się? Tak, teraz tak. Teraz tak. Dobrze, więc pierwsze pytanie skieruję do ciebie. Mianowicie, niestety cały poprzedni sezon spędziłeś poza torem. Powiedz, czy ty lepiej czujesz się na stanowisku komentatorskim, czy jednak jako żużlowiec? Tego się nie da porównać, bo i tu się dobrze czuję, ale wiadomo, że motocykle to była pierwsza miłość, i która chyba nigdy nie zgaśnie. To jest moje podstawowe zajęcie, to jest coś, co kocham, co uwielbiam, co tak naprawdę wprowadziło mnie też do świata telewizyjnego, więc na pewno uwielbiam motocykle w każdym rodzaju, w każdym jak gdyby tak naprawdę wydaniu motocykle są świetne i na pewno każdy, kto wsiada raz na motocykl, to też tak powie. A Tomku, czy ty wolałbyś komentować biegi w wykonaniu Mirka, czy jednak lepiej byłoby dla ciebie, gdybyś mógł mieć go obok siebie? Obok siebie. Od razu trzeba powiedzieć, że on mnie skreślił jako zawodnika i poszedł nawet zakład, że skomentuje kiedyś mój bieg, więc to będzie nie lada wydarzenie. Ja nie skomentuję. Proszę? Ja powiedziałem, że nie skomentuję. A ja powiedziałem, że skomentujesz, więc... Dokładnie przyjęcie. I to na mistrzostwa po Grand Prix w Toruniu. Co jest nagrodą w tym zakładzie? O co się panowie założyliście? O to co zwykle. Obiad. Okej, więc przejdźmy do rzeczy merytorycznych, bo jednak o tym mieliśmy tutaj porozmawiać, o naszej pierwszej lidze. Mirku, jak myślisz, na co może być stać Start Gniezno w przyszłym sezonie? No to jest pytanie z tych najtrudniejszych, bo wróżenie z fusów, no to nigdy tak naprawdę mi dobrze nie wychodziło, czy nie wychodziło. Nie lubiłem się tego podejmować, ale no pierwsza liga jest w tym roku tak wyrównana, że zadecydują tak naprawdę niuanse, zadecydują jakieś drobne szczegóły, czy też rzeczy pozatorowe związane z pogodą, związane z atmosferą w drużynie, czy też najzwyczajniej w świecie ze szczęściem i zdrowiem, bo nie da się ukryć, że wielu zawodników, zawodnicy z Ekstraligi, którzy zasilili też drużyny pierwszoligowe, sprawili, że ta liga będzie bardzo wyrównana, bo nie ma już tego murowanego faworyta, którym był w tym roku Apator, i nie ma też jakiegoś outsidera, więc tutaj kto będzie w pierwszej, a kto w drugiej czwórce, będzie się moim zdaniem decydowało do ostatniej kolejki. Okej, jak doskonale wiemy, w przyszłym sezonie również nie będziemy mieli baraży o Ekstraligę. Tomku, czy uważasz, że zrezygnowanie z tej opcji jako drugiego zespołu, który mógłby wejść do Ekstraligi, jest słuszne, czy to dopiero wyjdzie z czasem? O baraże pytasz, tak? Czy tak, o baraże. Bo... O baraże. Wiesz, no, ja lubię te baraże. No. Zawsze się liczyło na to, że ten pierwszy mecz jakoś sprawi, że będziemy na szpilkach jechać na drugi. No często bywało inaczej. Często
mogliśmy wskazać zdecydowanego faworyta bardzo, bardzo szybko, ale to jest trochę taka rozmowa, czy rozgrywać mecz o brązowy medal. No jak komuś coś się nie podoba, albo ktoś uzna, że widział słaby mecz, to jest gotów napisać, zrezygnujmy z tego, albo nie róbmy tego, albo to w ogóle nikomu niepotrzebne, bo ja mam zły humor, albo ja przegrałem. Natomiast jest to część rywalizacji, wpisana od lat w tę strukturę żużlową. Ja bym takie mecze chciał pracować przy nich, chciał je oglądać, chciałbym, żeby się odbywały chyba. Takie moje pierwsze zdanie na gorąco, bo powiem szczerze, że jakoś się szczególnie nad tym nie zastanawiałem, ale nie widzę powodu, żeby koniecznie z tego rezygnować. Chociaż minęło 15 sekund mojej wypowiedzi i kilka mogę znaleźć pewnie, ale głównie jakichś tam finansowych czy ekonomicznych. Natomiast fajnie jest, jak ten sport ma swoje zasady i ten baraż uważam, że nie był zły. W porządku. Tutaj na naszym czacie pojawiło się pytanie od użytkownika 15 bieg. Kto jest kandydatem do spadku w pierwszej lidze? Mirku, jesteś w stanie podać taką drużynę? Każdy. Nie oszukujmy się. Nikt na papierze nie odstaje i tak jak wcześniej wspomniałem, ja tutaj nie podejmuję się powiedzenia, kto będzie pierwszy, kto ostatni. Rozumiem. Jak już jesteśmy przy tych ocenach poszczególnych drużyn, chciałbym Cię zapytać, Mirku, o Orzeł Łódź. Co takiego tam się wydarzyło, że nie zobaczyliśmy Cię na torze w zeszłym sezonie? No, najwidoczniej Mirek Jabłoński był za słaby na to, żeby jechać w meczach ligowych. Starałem się jak mogłem, robiłem co mogłem, ale nie doszło do tego. Czy to decydowała postawa sportowa, czy też nie? Nie wiem, nie mi to rozsądzać. O tym decydował Adam Skórnicki o sile drużyny. On został rozliczany za wynik. Wynik osiągnął bardzo dobry, więc chwała mu za to, ale mnie niestety tam zabrakło. Ale no było wiele związanych tam, wiele ciekawych opowieści, ale to tak jak kiedyś już wspomniałem, może napiszę książkę i te takie ciekawostki zostawię sobie do książki. Dryżon, pomożesz napisać? Każdy tak mówi, jeszcze nikt nie napisał. A jak napisał, to taką dumną. Będę pierwszy. To może Tomku zdradzisz, co powiedziałeś, zanim weszliśmy na temat książki. No teraz to nie moja wina, że zacięło coś, no. Nie, teraz jest w porządku, słyszało się normalnie. Ja ci mi raz chętnie pomogę kiedyś napisać książkę, ale to musi być taka, wiesz, twoja nasza książka, nie? O. Nie taka, żeby... No ale zresztą ty wiesz jaka i ciebie nie trzeba będzie namawiać do tego. No. Deal. Deal. Okej, okay. Drodzy widzowie, jesteście świadkami tutaj dealu, także jeżeli ta książka nie dojdzie do skutku, to wiecie, których panów rozliczać. Tomku, chciałbym cię zapytać o postać Marcina Gortata. O postać Marcina Gortata. Pojawił się jako menadżer Rohana Tangeita, o ile się nie mylę. I czy uważasz, że pojawienie się osób z takim doświadczeniem, jeśli chodzi ogólnie o sport, z takimi znajomościami, może wpłynąć w jakiś pozytywny sposób na rozwój naszej dyscypliny? Czy może to pozyskać sponsorów, powiedzmy, z zachodu albo nawet zza oceanu? Myślę, że może nie tyle chodzi o jego doświadczenie. Co on robi? Wytarłem kamerę. Od razu wyraźniejszy jesteś. Nie tyle o doświadczenie, nie wiem, menedżersko-sportowe, bo tutaj myślę, że Marcin, jeśli już się nie zderzył, to się zderzy z kosmiczną dla niego ścianą. Innym światem. Twardszą niż centrzy, z którymi walczył pod koszem. Ale sam fakt postaci tak rozpoznawalnej, myślę, że może wpłynąć tylko dobrze. Jego rolą nie będzie, myślę, jeszcze przez długi czas wchodzenie w szczegóły, dogrywanie jakichś kontraktów tak bardzo konkretnie, jeśli w ogóle ma zamiar się tym zająć. Natomiast to, że się pojawia na meczach i wrzuci coś na ten temat i że można z nim o tym pogadać, trochę się pośmiać, bo on kompletnie nic nie wie, ale się uczy z każdym meczem, to myślę, że to jest tylko na plus. I jeśli ktoś komentuje to, czy postrzega na zasadzie weź tam Gortat czy Marcin, spadaj, bo nie chodziłeś nigdy na żużel, chociaż jesteś z Łodzi, no to ja tego nie kupuję. Ja się bardzo cieszę, że taka postać dostrzega ten sport,
zakochuje się w tym sporcie i chce cokolwiek dla niego zrobić. Czy zrobi dobrze, źle, gorzej, to jest w tym momencie dla mnie na drugim planie. Rozumiem. Mirku, miałeś przyjemność poznać Marcina Gortata? Nie, ja osobiście nie miałem okazji. No, oglądałem wiele meczów w jego wykonaniu, ale ominęła mnie niestety ta przyjemność. Aj, niestety. Widziałem, Marcin Gortat właśnie na jednym z treningów Orła Łódź pojawił się w roli nawet zawodnika i dość zabawnie wyglądało, jak dwumetrowy gość, grubo ponad dwumetrowy gość siedział na tym malutkim motocyklu, ale dawał radę. Nie wiem, widzieliście to panowie? Myśmy go chcieli wsadzić nawet na młodego rywala. Na mniejszy. To dopiero byłby kabaret. Ale to może doprowadzimy do tego. Tak, musi go ktoś nominować, prawda? No, z tego co wiem, to chyba nie doprowadzimy. A. Czemu? No bo no dobra. Nie chcę do końca. Okay, mamy tutaj kolejne pytanie z czatu. Znowu 15 bieg. Czy współpraca z Gortatem pomogła, czy zaszkodziła Rohanowi Tangeitowi, skoro jednak nie ma go w Ekstralidze? Czy to było tylko pokłosie wprowadzenia przepisu o zawodniku U24? Tomku. O rany. No mogę jeszcze raz innymi słowami powtarzać to, co powiedziałem. Nie znam jak duża rola ewentualnie była Marcina Gortata. Mogę się domyślać, że jeśli próbował przekładać pewne wzorce negocjacji z NBA, to mogło to wyjść dosyć wesoło, sprawnie i zabawnie. Ale jeśli przełożył ten najważniejszy, czyli to, co liczy się dla zawodnika, czyli zysk potencjalny, jeśli do tego przyłożyli wagę dużą, to myślę, że tam może być umowa fajnie skonstruowana. Natomiast kompletnie nie znam szczegółów tych ewentualnych negocjacji. Ja tego nie wiem. Ale podkreślam jeszcze raz, to, że w ogóle przy zawodniku, czy przy klubie, czy przy dyscyplinie jest ktoś taki, uważam, że może jej wyjść tylko na dobre. Dobrze. Padł tutaj właśnie w tym pytaniu temat U24. Mirku, czy uważasz, że siła zespołów pierwszoligowych jest w pewnym sensie spowodowana wprowadzeniem tego przepisu? No bo jednak w tym roku na przykład Michael Jebsen-Jensen czy Nils Christian Iversen musieli zejść szczebelek niżej. No takie nazwiska w pierwszej lidze to nie jest codzienna sprawa. Czy uważasz, że to U24 pomogło w jakiś sposób na zbudowanie silniejszych teamów w pierwszej lidze? Przekonamy się o tym w praniu, jak to wyjdzie. No na pewno kilku zawodników nie znalazło miejsca w Ekstralidze. Przepis ten miał spowodować, żeby wyrównać siłę drużyn w Ekstralidze, ale moim zdaniem ten zamiar niestety się nie spełnił do końca, bo leszczyńskich Byków to na pewno nie osłabiło, bo tam zawodnik do 24 lat jest świetny. Na pewno przeszkodziło to nawet, bym powiedział, kilku drużynom, bo to czy to Grudziądzowi, tym słabszym drużynom na pewno to utrudniło mocno rolę, ale sprawiło, że kilku zawodników musiało zejść o szczebel niżej i to sprawi, że na pewno ta pierwsza liga będzie mocniejsza. Pierwsza liga była i tak już wyrównana mocno, ale czy ten przepis, ja jeszcze tak naprawdę myślałem, że to on ułatwi bardziej Polakom wejście w ten wiek dorosłego, w dorosły żużel, ale na ten moment, jak tak spojrzy się na wszystkie kluby, ilu Polaków tak naprawdę będzie jeździło pod tym numerem, no to tam nie jest ich za wielu, więc zobaczymy w praniu, jak to się przełoży na punkty i po sezonie możemy to ocenić. Aczkolwiek na ten moment jestem troszeczkę sceptycznie nastawiony do tego przepisu, bo wiem, że tak jak kiedyś nie podobało się, że za niski KSM zawodnicy kasują, tak teraz za to do 24 lat wykasowali takie pieniądze, że prawie się obaliłem, dowiedziawszy się tego. W porządku. Mirku, mamy kolejne pytanie z czatu do ciebie. Czy jesteś w stanie zastąpić Adriana Gałę w starcie Gniezno? Pod jakim kątem? Pod jakim kątem? Pod kątem punktowym. Średnia na poziomie 1,8. Ja z taką średnią odchodziłem z Gniezna, w sensie jeździłem i to cały rok z kontuzją, więc liczę na to, że będę w stanie występować nawet na troszeczkę lepszym. W porządku. Tomku, czy byłeś zaskoczony, kiedy Rof Rybnik podał informację, że ich trenerem został Marek Cieślak? Jednak Marek Cieślak w pierwszej lidze, już to kiedyś widzieliśmy w Ostrowie Wielkopolskim. Natomiast no, jest to persona i na pierwsze ligowe warunki będzie na pewno postacią wyróżniającą się. Tak,
mogę chyba powiedzieć, że byłem zaskoczony. Dlaczego? Można cię trochę pociągnąć za język? No bo dużo rzeczy w ostatnich nawet latach czy przygodach Marka Cieślaka z różnymi klubami mnie zaskakiwało. Szczególnie jego pożegnania z kolejnymi. No to z pierwszoligowym ostatnim jego też chyba długo nie zostanie zapomniane. Z tych wszystkich sytuacji można wysnuć bardzo prosty wniosek, jak niezwykle mocnym charakterem jest trener Cieślak, a trafia do klubu, gdzie oczywiście będziemy słyszeć na początku, że no teraz już prezes Mrozek się zmienił i teraz już naprawdę będzie inny i teraz naprawdę nie będzie się wpierdzielał i teraz naprawdę wolną rękę będzie miał trener Cieślak. No ale nie będzie miał pewnie do końca. Pytanie, albo będzie miał, tylko pytanie jak długo, nie? No to w pewne zmiany nie wierzę, w pewne, nie wiem, przemiany ludzkie takie o 180% po prostu nie wierzę i jestem ciekaw, jak to, no nie powiem jak to się skończy, bo życzę, żeby ta przygoda trwała jak najdłużej i żeby tam się Marek odnalazł i fajnie sobie radził, ale jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Szczerze, autentycznie ciekaw, bo miejsce jest świetne. Rybnik jest kapitalnym miejscem na Speedway, naprawdę. Jeśli chodzi o sam klimat, to jacy ludzie tam przychodzą na żużel, jak bardzo są spragnieni tego żużla. Ale park maszyn jest ciężki. To słynne spotkania w tunelu. Mieliśmy pana właśnie Marka Cieślaka w naszym środowym programie i tam Marek Cieślak jasno powiedział, że nie będzie takich sytuacji, jest tego pewny. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niemniej, no, Marek pewno... Cieślak jest oczywiście inny niż kilku poprzednich trenerów. Ma inne CV, ma inny wiek, inne doświadczenia, inne sukcesy. Natomiast dokładnie to samo słyszeliśmy od każdego kolejnego. Dokładnie to samo. Rozumiem. Kolejne pytanie z czatu. Co panowie sądzą o transferze Oskara Bobera do Tarnowa? Wreszcie otrzyma szansę regularnych startów? Mirku, jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Tak, myśmy musieli się pochylić chyba nad każdym transferem w pierwszej lidze i ciężko jest mi się odnieść konkretnie do jednego zawodnika. W porządku. Dobrze, to chciałem was też panowie, przepraszam, zapytać o klub z Krosna. Fantastyczny awans, w świetnym stylu, wszystkie wygrane mecze. Czy Wilki Krosno mogą okazać się czarnym koniem? I tutaj chciałbym zaznaczyć przez wzgląd na ich dość specyficzny tor. No jednak wielu zawodników nie miało w ogóle albo bardzo mało styczności z tym torem. Mirku, ciebie jako żużlowca, czy krośnieński tor dla ciebie może być czymś trudniejszym, czymś takim nietypowym? Ja w Krośnie miałem okazję jeździć, tak. Więc tak. Ale jest pytam jako z perspektywy niejednokrotnie wyśmiewane przez... W finale! Przez redaktora naczelnego Drillsona. Ale tor się zmienił. Wiemy przecież, że ta nawierzchnia jest tam wymieniona. Jako tako technicznie może on nie jest trudny, ale na pewno ta nawierzchnia... może sprawić troszeczkę problemów pod kątem dopasowania się i długości tego toru. Ja już we wcześniejszych wypowiedziach gdzieś tam w wywiadach mówiłem, że dla mnie właśnie Wilki Krosno mogą być takim czarnym koniem, bo jak spojrzymy na zawodników, którzy tam przyszli, to są wyjadacze pierwszoligowych torów, Andrzej Lebidew czy Peter Ljung, Mateusz Szczepaniak, Daniel Jeleniewski, to są zawodnicy, którzy notowali świetne wyniki na pierwszoligowych torach, a jak jeszcze rozgryzą ten tor krośnieński w ten sposób, że dopasują się do niego perfekcyjnie, no to żeby nie było tak jak z drużyną łotewską z Daugav Pilis, która tak naprawdę ma ostoję w swoim torze i tak wiedzą, że mogą przegrywać na wyjeździe, a u siebie są zawsze mocni i do tego jak Krosno zrobi taką też bazę u siebie, a na wyjazdach będzie również kąsało, no to ja upatruję tutaj takiego czarnego konia w drużynie krośnieńskiej, bo wszyscy, no nie że wszyscy, ale słyszy się głosy, że są skreślani, a ja tak nie, osobiście nie uważam. W porządku, dobrze. A propos tylko długości toru, to dodam, że już planujemy transmisje pierwszoligowe i prawdopodobnie będziemy puszczać taśmę, pierwszy łuk, może gdzieś tam do drugiego, później wypuścimy młodego junaka i na metę wracamy, nie? Czy transmisja będzie dłuższa o pół godziny z tych krosna?
czy test rzet, jakiś coś takiego, nie? Tam między drugim, trzecim i końcówką czwartego okrążenia zawsze jakiś Michałek wypuścimy, nie? Okej, zbiłeś mnie teraz, Tomku, z tropu, więc zapytam pytaniem zastępczym. Okej, bo zastanawiam się, czy zobaczymy Was jeszcze, panowie, w rezerwowym programie żużlowym. Czy planujecie reaktywację i jaka jest szansa na to, aby ten program ponownie się pojawił w telewizji? Tak, chcielibyśmy, natomiast na pewno nie pojawi się w tym roku kalendarzowym z tych względów, a czy pojawi się później, no to nie zależy od nas. Mirku, chciałbyś coś dodać? Są jakieś nowe programy i zobaczymy, czy nam się uda też przebić. Chciałbym, aczkolwiek zobaczymy właśnie tak, jak Tomek powiedział, co czas przyniesie. Na razie trzeba cieszyć się z tego, co jest, a zresztą pierwsza jedynka powstała w tydzień, więc teraz wznowienie zrobimy przez weekend. Jak dostaniemy maila, że możemy wracać, to myślę, że jesteśmy gotowi po 20 godzinach. A wiecie, kto będzie pierwszym gościem po reaktywacji? No chyba Gortat z Tangate'em, nie? Nie wiem. No wiesz, jakbym wiedział, myśmy się tak przy okazji tej pierwszej serii, tak ją nazwijmy, no to mieliśmy plany bardzo daleko idące, rozpisane mniej więcej pod kątem konkretnych tematów gości, natomiast później często bywało tak, że trzeba było reagować na to, co wydarzyło się 3 dni wcześniej, a bywały i takie, że 20 godzin przed odcinkiem zmienialiśmy kompletnie cały pomysł na niego i gości też, więc to też... Pytanie o to, kto będzie gościem, dajmy na to 2 miesiące mija się z celem, tydzień wcześniej nawet mija się z celem. Dopiero tak naprawdę przyjeżdżając do studia do Warszawy można było być pewnym, że mamy takich i takich gości. No, zmienialiśmy to czasem w ostatniej chwili, ale to nie dlatego, że mieliśmy kaprys albo dlatego, że byliśmy jakoś, nie wiem, źle przygotowani, tylko czuliśmy, że wydarzyły się takie rzeczy albo padły takie informacje, że chcemy to poruszyć i przeznaczyć na to cały odcinek. Mm-hmm. A kto wpadł na pomysł zaproszenia Marka Webera? Kolegium. Po każdym środowym... Nie wiem, najpierw było oczywiście sobotnie, a potem środowe odcinku. Zbierało się kolegium, gremium, na którym wybieraliśmy przyszłych gości, co potem było często gęsto zmieniane, bo pomysły z biegiem czasu na tym kolegium były coraz bardziej ekstremalne. Mark Weber to wpadł gdzieś chyba około 2 nad ranem, jak już ognisko dogasało. Jak już przygasało. Ale to było cudowne, bo chyba Mark Weber, zaczęło się chyba od pana Jerzego Kanclerza, on miał być gościem, a później... Zamieniliśmy go na kogoś jeszcze, a tego kogoś na Webera i pierwsza kiełbasa, dobra, to spróbujemy z panem kanclerzem, a no po trzeciej, dobra, to chyba jednak Mark Weber. Nie? I pytanie, jak się do niego dostać, nie? Tak, i dostaliśmy się do niego w ogóle w 2 dni, mieliśmy dużo szczęścia, ale szybciej niż do niektórych Polaków nawet, także to było, bardzo fajne było to, że właściwie przez tych 10 odcinków nie było nikogo, kogo byśmy sobie wymyślili, a z kim, nie wiem, nie dało się skontaktować albo nie wiem, nie chciał z nami rozmawiać, czy coś takiego, bo czy to był prezydent, czy to był Robert Kubica, czy to był Mark Weber, to wszystko jakoś nam wychodziło strasznie fajnie, strasznie pozytywnie. Jak, po naszemu, jak to mówiliśmy, jak już zarzuciliśmy sieć myślową w środę, to już nikt nam się nie wywinął. Nie, no dosłownie. Ja siedziałem w samochodzie i tak mówimy, a może zamiast tego to prezydenta, jak tam o obywatelstwach gadaliśmy. No dobra, ale ja nie mam numeru do prezydenta. No ja też, na pewno ktoś znajomy ma. Zadzwoniłem do wydawcy, mówię, że prezydenta bierzemy. Kamelon mówi, nie ma problemu, to ja zaraz załatwię numer, ale ja już dzwoniłem do koleżanki, która wiedziałem, że coś tam kiedyś z nim działała i zanim w ogóle ona odebrała, to ja już miałem numer do prezydenta, zadzwoniłem i za 10 minut był umówiony. No. Z Weberem trwało trochę dłużej, ale bez żadnego problemu to poszło. Mhm. Kolejne pytanie z czatu. Retro Włókniarz pyta, Drylson, co myślałeś, sądziłeś o Mirku Jabłońskim zawodniku, jak jeszcze się nie znaliście osobiście w ogóle? Ja nie miałem pojęcia, że taki zawodnik jest. Krzyśka, to tak, oczywiście.
to Krzycha to znałem. Krzycha bardzo ceniłem, cenię nadal, natomiast że ma młodszego brata, to się dowiedziałem, jak u nas zaczął mówić. Nie? W porządku. Ja zachęcam do subskrypcji naszego kanału i do zostawiania łapek w górę. Ogłoszenie duszpasterskie od naszego wydawcy. Szybciutko przechodzimy sobie do... No wiedziałem, przepraszam, wiedziałem, bo komentowałem, jak czerwoną kartkę dostał, to mówiłem dobry. Ja Holte wywalił swojego, nie? To wtedy zacząłem go obserwować. Mówię, o, mocny. Mirko, czy ty pamiętasz w ogóle, jak poznałeś się z Tomkiem? Bo ostatnio, jak był Tomek, też go właśnie o to zapytaliśmy i podobno pojechaliście razem na pewien trip. Czy pamiętasz, jak to wyglądało? Znaczy się, pierwszego naszego spotkania to ja też nie pamiętam, ale na pewno było przy okazji jakichś zawodów, ale ja tak naprawdę no... Często to, co się po... Byłeś pierwszy raz. No, dokładnie, ale kwestia zapoznania się takiego, żeby sobie tak na luzie rozmawiać, no to Australia to było coś, co tak naprawdę sprawiło, że możemy rozmawiać na antenie tak na luzie jak teraz. Mhm. Jakieś szczegóły z tej Australii, jak to wyglądało? Bo bardzo jestem ciekaw. Ja nie mówię pikantne szczegóły albo szczegóły, Wino które Australii. Możemy się tu dowiedzieć. Ale to był wyjazd jakiś motocyklowy, czy wyjazd jakiś, nie wiem, krajoznawczy? Przy okazji Grand Prix polecieliśmy do pracy, a zostaliśmy kilka dni dłużej, wypożyczyliśmy motocykle i wistawio. Myśleliśmy, że zjedziemy kawał Australii, a okazało się, że zjechaliśmy Półwysep Helski, więc naprawdę fajna przygoda, ale żeby tam lecieć i zobaczyć kawał Australii, to trzeba mieć kilka tygodni. Ale żeby się poznać, to te parę dni w zupełności wystarczyło. Mhm. Tomku, czy ty wyobrażasz sobie w tym momencie komentować mecze z kimkolwiek innym, tak sam wewnętrznie? Czy czujesz, że z Mirkiem dogadujesz się najlepiej, czy jednak, nie wiem, z kimś innym? Nie, zadawaj mu takich pytań, bo on kurtuazyjnie tu jakoś będzie odpowiadał wymigająco, nigdy ci nie powie prawdy. Ja nie powiem prawdy? Ja powiedziałem prawdę nawet jak ten. No i na jakieś tam pytanie na początku powiedziałem prawdę. A... Na początku zabrzmiało to. Powiedział kiedyś tam prawdę. No. No, powiedziałem. Na pewno najlepiej się dogaduję z nim i na pewno najlepiej się z nim czuję na stanowisku komentatorskim i na pewno ja jestem zdania, że też to się przekłada w sposób najfajniejszy na to, co słychać. No, oczywiście każdy ma tutaj prawo do swojej oceny, natomiast ja wiem, jaką pewność mam wchodząc na stanowisko akurat z nim, ale oczywiście nie ja o tym decyduję, oczywiście współkomentuję z różnymi osobami i zawsze się do tego przygotowuję i jest to moja praca. No nie zawsze w pracy sobie wybierasz, z kim akurat tego dnia coś robisz bądź nie. Mhm. Mirku, czy ty uważasz, że mecz, który komentowaliście razem w Gorzowie, był waszą największą wpadką komentatorską? Ale to nie, źle powiedziałeś, waszą, moją jak już, bo to ja tam ржałem jak kuń na antenie, więc nie ma co. No. Chyba tak, chyba to było to, że przyjechaliśmy na stadion, mi osobiście udzieliła się jeszcze troszeczkę R1, gdzie tam ciągle mi on zarzucał trochę więcej luzu, gadaj, wcinaj mi się i w ogóle z wydawcą, że w końcu fajny program był, jak było na luzie. A tu przyjechaliśmy na stadion pusty, zero takiej adrenaliny meczowej kibiców, no i mi niestety udzieliło się takie, tak to nazwijmy, luźne podejście do sprawy, co potem po obejrzeniu stwierdziłem, że jednak to jest ta ściana, od której trzeba się odbić i iść w drugą stronę. No ale nie myli się ten, kto nic nie robi, więc wiem, z czym nie mogę przesadzać. Rozumiem, czyli nie potrzeba mieć pomalowanego studia, świeżo pomalowanego studia, żeby wejść na dziwny klimat podczas komentowania meczu. Znaczy się, jak się spotykamy, to zawsze jest dziwnie. tylko na antenie. Nie chodzimy właściwie. Puszka cały czas jest w plecaku. Czyli to wy byliście sprawcą tego malowania. Nie, Wojens tam nam samo sprawiło taki prezent. W porządku. Czytam kolejne pytanie z czatu. Mateusz Orłowski pyta, na którym z pierwszoligowych torów spodziewacie się panowie najlepszych widowisk? Tomku?
Kurczę, wiesz co? Nie, no Bydgoszcz zaskoczyła pozytywnie. Mm-hmm. Ale na pewno, ale spodziewam się fajnych i no, oczywiście możemy tutaj powtórzyć kolejny raz, że to zależy od tego, jak ten tor zostanie przygotowany, jakie będą warunki i tak dalej, ale pamiętam świetne mecze, no oczywiście Bydgoszcz jest tutaj ewenementem, ale i w Łodzi może być fajny mecz, i w Rybniku może być fajny mecz. No, i w Gnieźnie. No w Gnieźnie to najlepszy, ale tam jest taki kapitan. Nie? Byle nie na seku, nie zrobił? Nie. Nie. Ja tu belki pościągałem. Trochę się wyróżniają te tory na południu, tak? Czyli Tarnów i Krosno, gdzie jest naprawdę długo i to no nie wtedy znaczy... będzie Junak. Tam młody Junak. I tam nie, to nie znaczy, że tam nigdy nie będzie fajnych zawodów, bo były świetne zawody. Natomiast często na analizę tych emocji tam takich już wyprzedzankowych brakuje, ale... Ale to jest święte prawo gospodarza, żeby robić tor taki, który dostarcza punkty. Mm-hmm. Też właśnie zerkam sobie na czat. O, właśnie znalazłem to pytanie. Konrad Mazur pyta. Wiem, że wzrost wzrostem, pewnie padało już to pytanie, ale czy Dryson kiedyś próbował przejechać na żużlówce konkretne okrążenie? Kolega pyta z czystej ciekawości. A co tu wzrost? Nie wiem, zacytowałem pytanie. O brzuch pytaj. Jak tam waga, Drilson? No tak, jesiennie, nie? A czyli roztrenowanie. Ale nie do końca, nie do końca. No ten mi zarzeka się co roku właściwie, że mnie przewiezie, ale... Ale przecież ja zapraszam za każdym razem, to on pęka. Nigdy nie ma czasu, trening jest to piątek, może przyjechać, wsiąść na szkółkę. A to nie, to tamto. Nawet teraz. Rozumiem. Panowie, czy... No jest, nie powiem, no wstydzę się i... Na pewno będzie to uwiecznione i pokazane w jakichś mediach. A do tego, że się wstydzę, to się jeszcze boję po tym, co on gada. No. To co ty Mirek tam gadasz, Tomkowi? Czemu on się boi? Nie. No motocykl żużlowy. To jest kwestia tylko i wyłącznie znalezienia czasu i mojego i jego, żeby przyjechał i wsiadł na motor i wystawiał. Mhm. Tutaj kolejne pytanie do ciebie, Tomku, z czatu. Czy będziesz komentował też mecze pierwszej ligi? Mam nadzieję, że tak. No to też nie zależy ode mnie absolutnie. Tak samo jak przed tym sezonem nie wiedziałem, co będę robił, bo czytam grafik i tam dostaję rozkład swojej pracy w danym tygodniu, no to w tym roku komentowałem. Mam nadzieję, że się nic nie zmieni. Mhm. Panowie, czy chcielibyście skomentować razem mecz Motoru Lublin ze startem Gniezno w Ekstralidze? Nie skomentuję, bo ja będę wtedy jeździł. Świetna odpowiedź. Ale jak on tu mi śmiech. To jest tak prawdopodobne, że ja też wtedy będę jeździł. To jest mniej więcej to. Para na 5-1, old boyów. Okay. Mogłoby być ciekawie. No oczywiście, no gdyby doszło do takiego pojedynku na arenie ekstraligowej, na oj, to by się działo, czuję. Ja bym chciał. Tylko nie wiem, czy by nas dopuścili do czegoś takiego w ogóle, bo dwóch stronniczych komentatorów by było. No innego by nie mogli wtedy. W sumie racja. Właśnie do tego chciałem dojść. Mirku, czy ty miałeś w ogóle możliwość i taką opcję komentowania jakiegoś meczu startu Gniezna? Bo że Tomek komentował mecze Motoru Lublin, to wiem, ale... Nie, w tym roku nie komentowałem czegoś takiego i... Nie miałem okazji jeszcze. Mhm. Tomku, czy ciężko zachować bezstronność w komentowaniu takich meczy, kiedy jedzie Motor Lublin, czy jesteś już na tyle... Znaczy, na pewno jesteś, ale czy nie masz takiego jakiegoś malutkiego pierwiastka, który zawsze wskazuje na to, że pochodzisz z Lublina i jednak kibicujesz tej drużynie, nawet podczas komentowania? A nie było tego samego pytania ostatnio, jak gadaliśmy? Nie przypominam sobie. Może gdzie indziej. Co? No ja nie ukrywam, to tłumaczyłem to już kilka razy, więc mogę powtórzyć, że no, ja nie będę ściemniał, że urodziłem gdzie indziej i że gdzie indziej się żużlem zaraziłem i że z jakiegoś innego miejsca pochodzę. Natomiast no, do tego, co robię podczas meczu, no, podchodzę
najbardziej profesjonalnie, jak potrafię. No, idę do pracy, tak? I wiem, co muszę zostawić w domu, co muszę zostawić poza stadionem, i wierzę, że mi się to udaje. Oczywiście każdy zawsze znajdzie to, co chce. Zawsze. I ile bym nie powiedział, ile bym zadeklarował, właśnie chcę uniknąć odpowiedzi na takie pytania, bo chcę uniknąć deklarowania, że nie mam z tym problemu, albo że uważam, że to wychodzi lepiej bądź gorzej, bo to i tak ocena słuchającego kibica będzie bezlitosna. Jak ktoś sobie przed meczem założy, że będzie słyszał, że ja jestem stronniczy, to on będzie słyszał, że jestem stronniczy. To co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ale czasem, bo rzadko mam okazję, ale wdam się w jakieś dyskusje, no zazwyczaj na Facebookach, bo to nie jest tak, że wszyscy zarzucają, że ja sympatyzuję z Lublinem. No, mnóstwo ludzi jest przekonanych na przykład, że ja robię wszystko, żeby oczernić Unię Leszno. Bardzo lubię takie rozmowy, bo później ktoś... Mi zarzucają, że ja Toruń oczerniam. Tak, ktoś inny uważa, że w ogóle cała telewizja nienawidzi Gorzowa albo jakiegoś innego klubu. I dopóki te wszystkie kluby, czy tam ludzie z tych miast uważają, że ich nie cierpię, to myślę, że to dobrze, bo to znaczy, że jest sprawiedliwe. Ale to nawet inaczej ja bym to ujął. Ale bardzo, bardzo mnie dotyka to, jak czasem ludzie potrafią wybiórczo słuchać. Albo jak mają strasznie zafiksowane jakieś nastawienie, nie wiem, bo może znajomy powiedział, albo może ktoś rzucił jakieś takie hasło i oni faktycznie słyszą, że ja nie cierpię Unii Leszno na przykład. A ja się pytam kiedy? No w tym meczu. No ale ja wtedy, jak mam czas, to wyciągam jakieś tam rzeczy i mówię jako przykłady to. A to, co mi pani mówi, bo to była z panią dyskusja, to nie. No i jeśli poświęcę ten czas, to zazwyczaj kończy się to, no w sumie ma pan rację, czy tam masz rację, nie? Sorry. To są takie rozmowy, które pewnie warto by prowadzić, ale kosztują dużo czasu. Ale często gęsto to są zagorzali kibice danego klubu, na który klub się powie coś złego, bo wiadomo, no są różne opinie na różne tematy. Ja nie szczypię się w język, nie gryzę się w język, tylko mówię to, co myślę, i ja na warsztacie odkreślam sobie kluby, bo co roku jakiś klub zawsze uważa, że jestem jego przeciwnikiem i zawsze mówię na jego temat źle. Nie, ja zawsze mówię to, co myślę. Jak się dzieje w jakimś klubie coś złego, nie podoba się jakiemuś prezesowi coś powiem, no to tyle, co spraw w sądzie ja już bym miał mieć, co mnie straszono, no to co roku byłby to jakiś klub, z którym miałbym zatargi. Ale tak jest, jak się mówi to, co się myśli, wyraża swoje opinie, a kibicom może się to najzwyczajniej w świecie swojego klubu nie podobać, ale tak jak Tomek powiedział, słyszą wybiórczo to, co chcą. Ale to też dotyczy, i to jest akurat wstrętne, bo to dotyczy na przykład zawodów indywidualnych, gdzie ludzie potrafią naprawdę napisać przykre rzeczy, dlatego że nawet nie tyle, że powiedziało się źle o jakimś zawodniku, tylko że za dużo mówiło się o innym, nie? No, że zarzucanie nam wielbienie Bartka Zmarzlika. No to, właściwie przeczytałem zarzut, że jak jedzie Bartek, to ja podkreślam, że on jest mistrzem świata, że jest obrońcą tytułu. A po co to? A przecież inni też są fajni. Że się podniecamy tym, że ja się podniecam Bartoszem Zmarzlikiem i opowiadam o nim tak namiętnie i w takich samych superlatywach. Ale jak tu nie wypowiadać się o gościu, który robi rzeczy na motocykl, którzy inni nie potrafią, i że ciągle tylko o Bartoszu rozmawiamy. No ale chyba lepiej mówić o tym, co dobrze rozmawiamy, niż o zerach innego zawodnika, chociażby w Grand Prix. No bo to... Ja się nawet nie zgodzę, że my ciągle o Bartku rozmawiamy. Oczywiście. No ale no właśnie. Emocje, czy komentarze, czy troszeczkę inne epitety, to co Mirek mówi, ale swoją jazdą, tak? Swoją jazdą. To nie jest tak, że pokochaliśmy gościa i jakby nie jechał, to mówimy, że jest super. No nie, no, na tym polega sport, że jak ktoś jest wybitny, no to się go komplementuje, bo on na to zwyczajnie zasługuje. A nie potrafię zrozumieć postawy, że komuś przed telewizorem to przeszkadza. Polakowi. No właśnie, to jest najlepsze. To prawda, też często przeglądając jakieś media społecznościowe widać, że jest spora część osób, która mówi, że
nie lubi Bartka Zmarzlika, albo że ludzie przesadzają nad oceną jego talentu, albo deprecjonują jego osiągnięcia. No kurczę, gość został dwa razy... No to on wtedy pokazuje CV, że jest dwa razy mistrzem świata i co? I zamyka wszystkim usta. Ja mogę zrozumieć, że ktoś go nie lubi. Ja bym nawet... No musiałbym sobie to przetłumaczyć, ale pewnie bym sobie przetłumaczył, gdyby ktoś powiedział, że on nie umie jeździć, albo że jeździ słabo, albo że jego technika mu się nie podoba. No każdy ma prawo do swojego zdania. Natomiast nie jestem pewien, czy tak warto o tego typu opinie walczyć i się gotować za to. Nie? Mhm. Nie jestem pewien. To bym się zastanowił nad tym, co się z nami dzieje, tak szczerze. No. Dobrze, panowie, zadam wam kolejne pytanie z czatu. Mateusz Orłowski pyta, czy odniesiecie się do chwilowego odsunięcia Michała Łopacińskiego po meczu w Grudziądzu? Nie. Ja się cieszę, że mnie tam nie było, bo by mnie odrzucili na cały sezon. Okej, okay, w porządku. W takim razie... Nie... Słabe to było, no. Mhm. Nie słabe się. Ze strony Michała, czy słabe ze strony... Nie, Michała nie oceniam. Michał, każdy mówi to, co uważa, każdy bierze za to odpowiedzialność. Mhm. Ale nie sądzę, żeby, nie wiem, użył słów wulgarnych, czy niedopuszczalnych, czy przekroczył granicę swojej oceny, na którą ma prawo jako prowadzący studio, a stworzyło to dziwną praktykę. Dziwną praktykę. Nam się nie podoba, co ten pan mówił, to go zdejmijcie z anteny. No, moim zdaniem to było po prostu rzetelna ocena sytuacji, powiedzenie tego, co zauważył na torze i tyle. I też dla mnie to odsunięcie było troszeczkę dziwne. Dokładnie. Okej, okay. W takim razie, panowie, przyszły sezon zapowiada się naprawdę ciekawie i chciałbym teraz tutaj dopytać was, czy ta pierwsza liga wygląda naprawdę na tyle dobrze, że nie mieliśmy aż tak silnych zespołów w poprzednich latach, czy przypominacie sobie tak silne zespoły i tak wyrównaną ligę kiedykolwiek w przeszłości? Mirku, do ciebie skieruję to pytanie, bo jednak byłeś zawodnikiem pierwszoligowym i możesz jakby najbardziej porównać obecną ligę do tego, co było wcześniej. No na pewno tak wyrównanej ligi nie pamiętam, pierwszej, bo zawsze był albo ktoś, kto Spadkowicz przeważnie z Ekstraligi był na tyle mocny, że chciał od razu wracać, tak jak mieliśmy to w tym roku w przypadku toruńskiego Apatora, który od razu postawił wszystko na jedną kartę, zostawił większość zawodników, których miał i chciał wrócić do tej Ekstraligi, a teraz już nie ma takiego głównego jednego faworyta, więc liga będzie bardzo, bardzo wyrównana i również chyba najmocniejsza, no bo jednak zejście tych kilku zawodników z Ekstraligi sprawi, że będzie piekielnie mocna, no ale to też będzie tylko przez jeden rok, bo ta roszada tych wszystkich zawodników tak naprawdę wydarzyła się w tym roku, ale za rok już tego nie będzie, bo tych zawodników, którzy wyszli z Ekstraligi, no to już wyszli i ta przemiana już się nastąpiła i nie będzie już takich roszad, mam wrażenie, w przyszłych latach z powodu tego regulaminu. Ale pierwsza liga zapowiada się kapitalnie. Nie wiem, czy nawet nie lepiej jak Ekstraliga, bo w Ekstralidze mam wrażenie, że będzie można ją tak podzielić troszeczkę na dwie części. Tak, mówi się, że może być to właśnie liga dwóch prędkości. Tomku, czy ty wolałbyś właśnie ze względu na to, że ta pierwsza liga będzie taka ciekawa komentować mecze pierwszej ligi, czy jednak ta Ekstraliga to jest twój taki konik i wolałbyś zostać w Ekstralidze? No mi pasowało tak jak w tym roku, że kiedy mogłem, no to w sobotę pracowałem w pierwszej, a w niedzielę w Ekstra. Mhm. No, ja się zgadzam z tym, co mówi mi raz, zgadzam się w 100% i się tylko z tego cieszę. No bo ja nic nie wiem przed tym sezonem, co nas czeka. No a to lepiej być nie może. Mhm. Naprawdę, przyszły sezon zapowiada się bardzo fascynująco. Mirku, chciałbym ciebie zapytać o twój jakby ulubiony bieg, który skomentowałeś. Pamiętasz taki? Czy jesteś w stanie wyróżnić swój najlepszy bieg, który miałeś okazję skomentować dla nas widzów z kabiny komentatorskiej? Tak, znaczy się mam cały czas dzwonek piosenki, która ktoś stworzył podkład pod bieg z Torunia. Znaczy biegów jest kilka, ale przez to, że ktoś stworzył świetnego, nie wiem, filmik, mema,
pojedynek Appatora Toruń z Zieloną Górą, ostatni wyścig, gdzie Duzers, no Protas, Mago, gdzie no tam działo się przez cztery okrążenia i z wyniku 5-1 dla Torunia zrobiło się 4-2 dla Zielonej Góry, a ten bieg decydował o zwycięstwie, no to to zapadło na pewno mi w pamięci, ale jest wiele takich biegów, bo to to nawet nie, że biegów, ale wydarzeń, bo móc współkomentować z Tomkiem Dryłą i Tomkiem Golobem zdobycie pierwszego tytułu Bartka z Marzlika, czy później drugiego tytułu w obecności trenera Cieślaka, no to to są rzeczy, których sam sobie zazdroszczę, że mogłem brać w tym czymś udział. A ty czujesz się bardziej w tym momencie żużlowcem czy komentatorem? Wiem, że zadałem bardzo podobne pytanie, ale, ale czy tak wewnętrznie lepiej, lepiej dla ciebie jest komentować jednak te, te biegi, skoro, skoro sprawia ci to taką dużą przyjemność? Nie ma to dla mnie znaczenia. W wolnej chwili każdej mogę komentować zawody, ale nigdy nie przedłożę komentowania nad żużel, żeby przeszkadzało mi to w uprawianiu żużla. Cały czas czuję się żużlowcem, zawodnikiem, a komentuję tylko i wyłącznie w momentach, kiedy wiem, że w 100% wykonałem to, co potrzebuję do uprawiania żużla jak najlepiej i nie pozwolę na to, żeby komentowanie wpływało na moją dyspozycję sportową. Rozumiem. W takim razie chciałbym przejść tutaj teraz do tematu twojego syna, Mirku. Mateusz, 13-latek. Czy widzisz w nim bardzo duży potencjał? Czy ma chłopak szansę naprawdę zaistnieć na polskich torach? Na razie to się za dużo o nim widzę mówi, a on za mało robi. Jeździ, daje z siebie wszystko, widać, że ma potencjał, ale jak ja to mówię, do dorosłego żużla jest jeszcze dużo, dużo pracy, bardzo dużo przejechanych okrążeń, bardzo dużo zjedzonego żużla dosłownie, więc to, co będzie w przyszłości, to jest wróżenie z fusów. Na pewno ma papiery na to, ale teraz trzeba wykonać wiele prawidłowej pracy, żeby był z niego zawodnik, bo już wielu było takich, którzy zapowiadali się, a potem niestety wyszły kapiszony. Więc na razie chciałbym, żeby mniej o nim mówiono, a żeby ciężko pracował, żeby później to zaprocentowało na torze. Okej, w porządku. Pojawiło się kolejne pytanie z czatu. Z racji charakterystyki kanału poproszę Drilsona o odniesienie się do wyniku meczu Włókniarz Motor z 95 roku, gdzie padł wynik 72-18, a pana Jabłuszko o baraże w 2011 roku startu z Włókniarzem. I czy wy tak wtedy na serio? Pamiętacie te mecze, panowie? Ja Włókniarz, baraż startu pamiętam doskonale, bo to tam przegraliśmy na własne życzenie, można powiedzieć zarządu klubu startu czy kogoś, kto tam decydował o składzie, bo odsunął swojego lidera, czyli mojego brata Krzysztofa wtedy od składu w meczu w Gnieźnie, a w Częstochowie o mały włos nie sprawiliśmy psikusa i do ostatniego biegu ważyły się losy tego, tego barażu, a w Częstochowie dodatkowo odbyły się kapitalne zawody na torze pozwalającym walczyć od pierwszego biegu i ja te zawody pamiętam doskonale. Tomku, no 90... pamiętasz mecz? Wiesz co, no pamiętam sezon 95, gdzie tam już bardzo szybko było wiadomo, że się motor pożegna z najwyższą klasą rozgrywkową i było dobieranie zawodników po to, żeby zebrać skład, żeby odjechać mecz. Tam były takie hece jak mecz, który miał się nie odbyć, chociaż to akurat z powodu tego, że dwóch zawodników z Stali Gorzów przyjechało bez licencji, więc pojechano trening punktowany, a miał być walkover dla motoru, ale później ten mecz chyba odjechano jeszcze raz, o ile dobrze pamiętam, i Gorzów go wygrał. No, to był sezon taki, no może taki jak Rybnika w tym roku, no może nie aż taki, chociaż pewnie zbliżony, no sezony sprzed 25 lat ciężko porównywać, bo to inny sport, ale szybko się wtedy stało jasne, że motor się pożegna z ligą, no i taki to był rok. No. Okej, okay. Kolejne pytanie z czatu. Użytkownik MP pyta, co myślicie o zagranicznych drużynach w polskiej lidze?
No to jest ciekawe pytanie, bo jak była jedna, czy nawet gdzieś tam wizja dwóch, to ja nie miałem z tym problemu, ale jak się okazuje, że zaraz będą trzy w jednej lidze, tak? Mhm. Dwie niemieckie, jedna łotewska. Trzeba zapytać za chwilę o kres tego, tak? O jakiś limit, o jak daleko to może zajść. Bo za chwilę druga liga będzie międzynarodową ligą i pytanie, czy w ogóle potrzebną. No już chodzą głosy, że jakiś klub angielski ma jeździć. Nie wiem, jak teraz będzie w tym roku, ale wiem, że plan do niedawna był taki, żeby w 22 już dołączyło Równe, czyli ekipa z Ukrainy. Tak. No nie wiem, jeszcze czeska też może wskoczyć, nie? Nawet słyszałem o model żużla, tak? To nie jest tylko pytanie o drugą ligę, ale też o ekstraligę, bo coraz więcej regulacji, to co, gdzie może startować, a gdzie nie może, a do ilu lat. Kwestia dyktowania bardzo ostro pewnych warunków może też wpłynąć prawie że bezpośrednio na to, co się będzie dziać na niższych poziomach, według mnie. No i wtedy trzeba sobie zdać sprawę, do czego to może doprowadzić, a może taki model jest w planach czyichś, że ścigamy się w Polsce. Międzynarodowa Liga Europejska w Polsce? No nie wiem, no bo jeśli ta liga ma liczyć 5 drużyn, w tym 3 zagraniczne, albo 6, w tym 4 zagraniczne, to może dobierzmy jeszcze 4, czeską, słowacką i róbmy taki show, nie? Nie wiem, ale ja nie jestem tu mądry. Natomiast jakaś lampka mi się świeci, jak widzę połowę ligi spoza Polski. Mirku, co ty myślisz o tym wszystkim? No dokładnie tak samo jak Tomek, tutaj nic nie dopowiem, no bo pamiętamy przecież i awans Dałga Pilis, który się nie odbył do Ekstraligi, no to pytanie, jak to wszystko właśnie regulaminowo rozwiązać? Dla mnie no też musi gdzieś nastąpić jakieś otwarte powiedzenie, co te drużyny mogą, dokąd mogą i w ogóle, bo tak, no to za chwilę, nie wiem, będziemy jeździć do Le Mans-Landeron, czy jak to się mówi, do Francji, 2000 kilometrów, bo chcą jeździć w polskiej lidze, no nie wiem, mam mieszane uczucia co do tego. Nie wiem, czy nie wolałbym jednej pierwszej ligi większej i ekstraligi 10-drużynowej. No tak, jak już mówisz o tych odległościach, to pomiędzy Daugaw Pils a Landshut jest 1700 kilometrów, więc to już taki dość ciekawy wyjazd. No i to same kilometry mówią za siebie. I deszcz. Ty to zawsze w różowych barwach wszystko widzisz. No wiem, przyjedźcie za 3 dni. W porządku, Tomku, na zakończenie chciałem cię zapytać o taką rzecz. 3 stycznia startujemy z kolejnym rajdem Dakar. Czy będziesz mógł pojawić się na tej imprezie? To jest bardzo przykry temat dla mnie, bo 2 dni temu wyjazd mój spadł. Oj. I naprawdę jest to przykry temat. To troszeczkę nie trafiłem z tym pytaniem w takim razie. Popsułeś mu humor na wieczór. No, bardzo chciałem i już wszystko było dogadane i już wszystko było wręcz opłacone, natomiast niemal wszystko wskazuje na to, że nie dam rady. No przykra sprawa faktycznie. To nie takie proste, bo ten Dakar będzie z różnych względów bardzo wyjątkowy i tam wszelkie normy i możliwość poruszania się będą niezwykle ograniczone, więc jakiś tam model, który założyłem, nie da się powtórzyć w innym wariancie i na 99% nie pojadę. Okej. Okay. A będą transmisje z Dakaru w polskiej telewizji? Jak co roku. W porządku. Nie jestem fanem Dakaru, dlatego nie wiedziałem na ten temat. Znaczy, śledzi się to przez cały dzień, śledząc punkciki i wykresy w internecie, a wieczorem jest półgodzinna kronika, znakomita zresztą, bo jest to realizacja na nieosiągalnym poziomie i po prostu jest to fajne do oglądania. No. Ja to uwielbiam. Okej, drodzy widzowie, to tyle na dziś. Cieszę się, że byliście z nami. Spędziliśmy tutaj razem 55 niemal minut w bardzo doborowym towarzystwie i bardzo luźnej atmosferze. Dziękuję wam, panowie, za obecność. Był ze mną dzisiaj Mirosław Jabłoński, Start Gniezno. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Przyjeżdżać.
Wesołych świąt. Proszę? Wjeżdżasz? No. Dobra. Oraz Tomasz Dryła, NC+. Dziękuję. Kanał Plus. Dobranoc. Kanał Plus, przepraszam. Dziękuję, drodzy widzowie. Do zobaczenia wkrótce. Dobranoc.